Czekaj, czekaj, nie przełączaj. Spokojnie. Mówię poważnie, możesz spędzić, no nie wiem czy romantyczny, ale na pewno spacer ze Spawikiem z Nadwisły, z Pawłem Siborowskim, no gdzie oczywiście brzegiem Wisły. A ja nazywam się Sebastian Kowalczyk i zaraz ci wytłumaczę, o co w tym chodzi. Moi drodzy, ogólnie, nie wiem czy to Allegro, czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, no podejrzewam, że Wielka Orkiestra podpięła wędkarstwo pod myślistwo i chyba przez to właśnie Allegro kasuje wszelkiego rodzaju aukcje wędkarskie. Szkoda, trochę jest to przykre i oczywiście niepokojące wręcz. No, my nie wzięliśmy w tym udziału, ale szanuję kolegów, którzy chcieli orkiestrę wesprzeć i jak co roku zamieścili aukcje. No tym razem nie są to aukcje typowo wędkarskie, bo wędkarskie zostały wcześniej pousuwane. No takie około wędkarskie, ale wiadomo o co chodzi. No i tutaj już wam pokazuję. Spacer szlakiem wiślanych drapieżników. To jest właśnie aukcja Spawika z Nadwisły. 1100 zł jak na ten moment. 15 osób licytuje. 3 dni do końca. A co jest w takim pakiecie, to już wam czytam, moi drodzy. Zapraszam na spacer brzegiem warszawskiej Wisły. Osobie, która wygra aukcję, przekażę pakiet zdobywanej przez pół wieku wiedzy o rzece. Opowiem o życiu wiślanych drapieżników, o miejscach ich przebywania i żerowania, zależnie od pory doby i roku. O zachowaniu zależnie od temperatury i poziomu wody. Pokażę, jak czytać rzekę bez użycia echosondy. To jest, moi drodzy, bardzo ważny aspekt. Nieważne, czy łowicie na spinning, czy łowicie na spławik, czy grunt, czy z łodzi, czy z brzegu, czytanie rzeki to jest podstawa. Opowiem o historii, metodach i sprzęcie. O zwierzętach żyjących w wodzie na brzegu i nad wodą. Pokażę wam, w jaki sposób zachowywać się na rzecznej główce i rafie. Opowiem o najmniejszych i największych mieszkańcach Wisły oraz o czarnych dębach i białych krukach, o wydrach i kormoranach. Myślę, że minimum 5 godzin, to jednak zależy od wygranego. Ja tylko ustalam trasę. Mile widziana będzie osoba towarzysząca. Wędkarski na rybek. Dzięki uprzejmości firmy Glock z Głogowa produkującej woblery, zwycięzca aukcji otrzyma zestaw 10 sztuk przynęt, które dobrałem rozmiarowo i kolorystycznie. Zapraszam, warto pomagać. Paweł Siborowski, Spławik z Nadwisły. Pawła, no większość z was zna z Facebooka albo z mojego kanału. Spędziłem z nim trochę czasu nad wodą i powiem wam jedną rzecz. Na pewno warto, na pewno bardzo dużo się nauczycie. No i mimo tego, że nic tu nie ma o wędkarstwie, no wręcz ani jednego słowa, to podejrzewam, że podczas takiego spaceru wędziska ostro pójdą w ruch. To nie jest jedyna aukcja, którą wam pokażę. Chciałem wam pokazać aukcję jeszcze Satiego, ale niestety już się skończyła. Sati, przepraszam, miałem to zrobić parę dni wcześniej, ale niestety nie miałem czasu. Dobrze, mamy jeszcze jedną aukcję. Team Szmaciarze, pewnie części z was znani, wariaci, którzy łowią wielkie sumy. Przy okazji bardzo sympatyczni i pozytywnie zakręceni ludzie. Team Szmaciarze. Szalona wiślana przygoda Survival. Co my tu mamy? Taka przygoda Survival kosztuje 5000 zł. Raczej od tej kwoty zaczyna się licytacja. I ta licytacja jeszcze będzie trwała 7 dni. Gruba sprawa, moi drodzy. I czytam wam, co jest tutaj w opisie. Siema. Z tej strony Team Szmaciarze. Jak jeszcze nas nie znasz, to git znaczy, że jesteś całkiem zdrowy. Jesteśmy grupką kumpli, przyjaciół, którzy kochają dobrą zabawę. Przy okazji kochamy też łowić ryby. Małe, duże, latem, zimą, zawsze. Ale w lato przychodzi czas na smakołyki. Wiślane sumy. Wielkie, dzikie, wiślane bestie z wąsami. Zamieniamy się w podglądaczy. Nie łowimy ich, lecz obserwujemy. No tutaj jak widzicie,
kolega Krzysio, bo to pewnie on pisał ten tekst, troszkę tutaj ciśnie bekę z tego wszystkiego, co się dzieje na Allegro. No i bardzo dobrze. Poczucie humoru najważniejsze. Każdą chwilę spędzamy nad wodą. Gdzieś na środku Wisły, na wyspie albo na dzikim wiślanym brzegu wśród komarów, jak wróble. Niczego się nie boimy. Niestraszne nam złe warunki. Deszcze, burze i takie tam. Zamieniamy się w wiślane zwierzęta i podglądamy ryby. Przy okazji robimy sobie bekę, z czego się da. Możecie nas znaleźć przede wszystkim na YouTubie. Tam ciężko się przebić przez gąszcz filmowych nowości, bo szmaciarstwo stało się już stylem bycia i życia. Śledzi nas na YouTubie ponad 18,5 tysiąca osób, a nasze występki przekroczyły 15,5 miliona odsłon. Byliśmy w Dzień Dobry TVN, a niedawno w Polsat Play w Jedziemy na Ryby. Dobra, koniec autopromocji. Przejdźmy do rzeczy. Chcesz przeżyć ekstremalną przygodę, zjeść frytki z ogniska, spać na piachu pod milionem gwiazd, poczuć wiślany klimat niczym mieszkający tam zwierz? Na pewno nie przeżyjesz nocnego holu zdryfującego pod pontonu. Wylicytuj z nami dwie noce nad Wisłą. Nie organizujemy płatnych wypraw, to jedyna sposobność, by poczuć wiślaną wolność z nami i mieć szansę zobaczyć najprawdziwszy, dziki, wiślany klimat. Gwarantuję, że to doświadczenie pozostanie w Twojej pamięci. To druga nasza taka akcja. Liczę na Was. Chcemy pomóc WOŚP pobić kolejne rekordy. Zróbmy to razem. Nie jest to wyprawa wędkarska. Nie będzie łowienia ryb na tej wyprawie. Aukcje wędkarskie są niezgodne z polityką WOŚP. Jeżeli będzie nam dane i spotkamy żyjące sumy, będziemy je oglądać i podziwiać, gdyż jest to najpiękniejszy widok na świecie i w powiecie. No tutaj oczywiście wiadomo, o co chodzi. Podejrzewam, że będzie bardzo grube łowienie, 2 dni, no super, super oferta. Czy od 5000 się zaczyna aukcja? No podejrzewam, że znając chłopaków, co oni tam przygotowują na tą wyprawę, to nie jest to wcale dużo pieniędzy jak na ten moment. Także uważam, że również warto. A czy któryś z Was wybierze romantyczny spacer, chciałem powiedzieć. No spacer ze spawikiem z Nadwisły, czy może wyprawę na wiślane sumy? No to już oczywiście zależy tylko i wyłącznie od któregoś z Was. Moi drodzy, ale poczekajcie, to jeszcze nie wszystko. To znaczy, nie wiem w ogóle, ile tego typu aukcji jest na Allegro, bo nie można ich znaleźć. No, rok temu wpisywało się wędkarstwo i wyskakiwały wszystkie, można było wybierać i przebierać. No ja widziałem tylko ten, no, plus aukcja Satiego, która się już niestety skończyła. Ale mam dla Was jeszcze na koniec rodzyneczka takiego drobniusienkiego. Zobaczcie, cóż to takiego. Cześć kochani! Wiele z Was ogląda moje live'y i słuchajcie, wiecie, że lubię troszkę posurwiwalować, lubię spędzić czas nad Wisłą. Mam swoją ulubioną plażę. Kochani, też wielu z Was, wielu ludzi pyta się, czy może ze mną spędzić czas, czy może ze mną powędkować, może ze mną spędzić dzień. Także jest taka szansa. Kochani, biorę udział w licytacji dla WOŚP Dzień z Rybką. Co trzeba zrobić? Trzeba kliknąć w ten link na Allegro i wygrać licytację Dzień z Rybką. Ja mega się cieszę, jestem mega zajarana, ogólnie bardzo lubię pomagać, to moja taka pierwsza akcja, także jestem mega podjarana. Z mojej strony obiecuję, że zrobię wszystko, aby ta osoba, która wygra, czuła się naprawdę dobrze w moim towarzystwie, żeby spędziła wspaniały dzień. Ja oferuję też wszystko, jedzenie, picie, namiot, muzykę, oferuję też słoneczko, upalny dzień. Mam nadzieję, że uda mi się to załatwić. Więcej szczegółów oczywiście w linku i jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam tutaj albo tu, nie wiem, gdzieś będzie zadaj mi pytanie. Także powodzenia i buziaczki.
No i mamy wędkującą TikTokerkę. Dzień z rybką na lubelskiej plaży, 1652 zł, do końca tylko 21 godzin. Jakby ktoś miał ochotę spędzić czas w tak uroczym towarzystwie, to musi się śpieszyć. A ja rybkę poznałem na targach Evolution w Warszawie. Bardzo sympatyczna osoba. Hejka tu rybka, gra z woźb do końca świata, jeden dzień dłużej. Kochani, do wlistowania wspólny wypad nad piękną, nadwiślańską plażę w moich okolicach, Lubelszczyzna. Tysiące ludzi ogląda moje live'y i wiedzą, jak bardzo uwielbiam wypady nad Wisłę. Ognisko, kiełbaska, jedzenie, przygotowanie namiotu, muzyka, piękny zachód słońca, a może odkręcimy wspólnie live. Więc zapraszam na szalony dzień z szaloną wędkarką. Będziecie mogli zobaczyć na żywo, jak wygląda mój dzień. Data do indywidualnego uzgodnienia. Pamiętajcie, że cel jest szczytny. Zaczynamy od 500 zł. Przebijamy o minimum 20. Hejka tu rybka. Bardzo miło i sympatycznie, że nasze wędkarskie szeregi są zasilane przez coraz więcej wędkujących kobiet. Tak, a to na dzisiaj, moi drodzy, wszystko. Mam nadzieję, że urozmaiciłem wam tą nudną wędkarską niedzielę, bo no, tutaj, przynajmniej u nas na Mazowszu, to jeszcze ani na lód, bo go, nie to, że go nie ma, ale jest za cienki, ani ze spinningiem, bo przymarza, ani no tak za bardzo nie wiadomo, co robić, tak więc dlatego też nagrałem taki materialik dla was. No właśnie. A to na dzisiaj wszystko. Życzę miłego wieczoru i do zobaczenia niebawem. Trzymajcie się, na razie. Cześć.